Polskie Radio Białystok. Teraz już końcowa faza, gotowy wyrób pączka. Przedtem było robione ciasto. Ciasto polegało na zrobieniu rozczynu. Rozczyn wyrasta po 10-15 minutach. Dodajemy pozostałe składniki, a więc idą jajka, cukier, mąka, skórka pomarańczowa, wanilia. Z rozczynem wyrabianym, a rozczyn to był właśnie w pierwszej fazie zrobiony z drożdży, mąki i odrobiny cukru. Wyrósł rozczyn, pozostałe składniki dodajemy, wychodzi nam ciasto. W ostatniej fazie dodajemy tłuszcz. Tłuszczu jest około 90 deko do kilograma, nie więcej, na te 2 litry. Tak jak pani mówiłem, że to jest, składniki składają się z 2 litrów mleka. A ilu kilogramów mąki? No, do rozczynu idzie około 1,5 kilograma. Do pozostałej ilości ciasta już na gotowe pączki będzie jakieś 7-8 kilogramów. Z tak dużej porcji mąki ile pączków wyjdzie? Proszę, takich pączków? 360 przeważnie. Już na potężne przyjęcie. Tak. I to właśnie pączek, który wymaga, tak jak tutaj, musi być skórka pomarańczowa, musi być kwasek cytrynowy, musi być wanilia, rum, arak. To wszystko idzie do pomady. Pomada to jest smakowość, ten klient wyczuwa po podniebieniu ten smak. A smaży pan tylko na smalcu? Tylko na smalcu. I nie jest sztuką dużego pączka zrobić. Sztuką jest małe, bo ciastko powinno być małe. A kiedyśmy cukiernicy odsyłali do piekarzy. Idźcie do piekarza, jak chcecie duże coś zjeść. A cukiernik to musi być delikatne, mocne, dobre ciasto. Let's get it.